Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj działamy dalej. Będziemy musieli sobie zaczepić przyczepkę do Maseja na zaczep. Co tutaj mamy? Tu mamy tak. Tego powinno być obojętnie. Ma być tak chyba. Czy to tak? Tak też może być. Sobie tu chyba. Mamy drugi. O kuźwa, tutaj tak jajo to wywaliło. Dobra, mamy drugi. Jest. Żeby to zdjąć, to co tu trzeba? Tę płytę zdjąć. Tu jest wyświechtany ten, otwory są wyświechtane. On bardzo dużo gdzieś chyba robił na wałku, widać. Frezy, ale dobra, bo tu nic nie uszkodzi. Sobie zapniemy przyczepkę, podnosik damy do góry. Będzie cacy. Będzie cacy. Rodacy. Załapie mi ten bolec. O, tak na styk. Na styk. Tak kurwa nie warto. Czekajcie może. O. Dobra, załapię. Palimy dziada. Ręczny trzeba zrobić. Jeszcze trzeba te założyć.
Musiałem tak stanąć, bo nie ma tej linki do hamulca. Nie ma hamulca? Linki nie ma do ręcznego, no jak zahamuję? To trzeba w ciągniku siedzieć chyba, nie? Trzeba założyć, mam kupioną, mam, no ale... Jeszcze pompę i tak muszę wziąć. Wow, wow, wow. Nisko trochę, ale dobra. Dobra, mam zapięty. Jeszcze tę końcówkę trzeba wziąć i pompę. Końcówkę i pompę. To nam będzie potrzebne. Co? Wez, zaraz chyba. Kot, jedziesz? Nie rozpinałem 60, bo przy opryskiwaczu jest, także jest tutaj co paliwa. A paliwa nie ma bardzo. Najgorsze, nie ma bardzo z czego dolać. A Tomek miał do koszy chyba to samo, nie? No, bez oleju, no ale z olejem. Z olejem czy bez, to prawie to samo. Jestem już pod zbiornikiem retencyjnym, takim tak zwanym, ale kurde, źle kręcę. Taka mała przyczepka do Maseja, śmiesznie to na pewno będzie z obwodnicy wyglądała, ale cóż. Trzeba przepalać maszynę, jak się tłoki układają. Ale kręcić to ja nie potrafię, kurwa, tym ciągnikiem na razie jeszcze. Na 5 razy się będę przyczepką. Na 5 razy się będę przyczepką łamał. Ja pierdzielę. Masakra. Musi tylko to, kurwa, zmieścić obok tego. Tak, 60 to spokojnie dało radę, ale tym kolosem może być ciężko. Nie, dobra. Tak. Teraz trochę tak. Dobra, chyba się zaście. Zgasimy dziada i jedziemy z tematem. Już mało wody. Jeszcze trochę jest, ale... O, żaba. Żaba dygnęła. To sobie tak wsadzimy. W sumie, że jest wszystko przyszykowane, nic tylko palić.
ścieżki. I rura. No dobra, co? Ostatni kurs, trzecia bańka. Kończymy pompowanie i zaraz lecimy. Maseja schowamy pod wiatę na razie, bo i tak nic z nim nie będziemy robić. I zajmiemy się jakimiś innymi rzeczami jeszcze na podwórku może, żeby jakoś urozmaicić ten odcinek, a nie tylko z tworzenia wody. Leci sobie na spokojnie. No i kurde, wyjęte w odpowiednim czasie. Zamykamy. Węża to najwyżej. Węża tak. I wsio. Tutaj znajomy się zatrzymał kilka chwil temu. Powiedział, że mówi, że wpuszczał tutaj żółwia. Ciekawe, czy stanę to na to. Ciekawe, czy tutaj właśnie będzie widać. Mówi, że rok temu go wpuszczał i sobie żył, błotny. Ale ciekawe, nie widać. Siedzi gdzieś może w bagnie. Ciekawe, czy przeżył w ogóle zimę, nie? Bo mówił, że na tym pniu zawsze siedział. Jak jechał tędy tutaj drogą i wskakiwał właśnie do wody. No nic, dobra. Lecimy z tematem. Może żółwiu gdzieś tu jesteś, pływasz sobie. No dobra. Muszę jeszcze drabinkę zamontować, bo takie wchodzenie w powietrzu to nie bardzo, ale tutaj jest śruba urwana jedna od tej. Muszę wyciągnąć tę śrubę właśnie. Wyciągnąć tę śrubę. No i jeszcze tutaj poogarniać trochę w środku. Poogarniać w środku. I... I co? Żeby to miało jakoś ręce i nogi. No i dobra. Przerzucimy sobie z A na B. Damy mu truje. I jedziemy. I cztery. Na spokojnie, bez pośpiechu. To poczyścić go, ale jeszcze trzeba uszczelki pozakładać, tą szybę trzeba pozakładać, bo wypadła nam, dobrze, że się nie potukła. Trzeba to ładnie powyczyszczać i pozakładać po prostu jak się należy. I to miało ręce i nogi. I rura!
Nie wykręcę. Dobra, zmienię już. Mała brama, kurde. Masej zaparkowany, stoi pod wiatą. Wezmę jeszcze baterię do kamerki. Tutaj gdzieś to było. Podłączę, bo tam mało już zostało. Robię teraz aktualnie ospę. Kurą się skończyła. Kręci się tutaj na grubo ostro. W międzyczasie jeszcze, żeby wykorzystać ten czas, kupiłem pompę do wody, do podlewania warzyw i właśnie zaraz będę ją uzbrajał. Będę ją uzbrajał w co? W węża, tylko zajmę się może najpierw kamerką, tak? Widzi mi się za dłuższą chwilę, bo po prostu muszę podładować baterię, no niestety, także we'll be back! Chłopie, 100% baterii. Zawitał do mnie Piotruś, już na koniec roboty. Kończymy już właśnie mielić zboże, w sumie teraz to już kukurydza. Jak to jest? No bardzo dobry. No, jeden worek mieliśmy z kukurydzy, teraz jest to drugi. I my chyba ten dzień będziemy kończyć. Ale zaczynamy nowy odcinek, ale to już dopiero... To się nie dowiecie. Nic nie zdradzimy. Tyle, że o, tam coś stoi, tak delikatnie, ale to tyle. Po słońce to mało co widać. Dobrze, niech nie widzą, niech czekają. Dobra, będziemy się żegnać, także dzięki za uwagę i do następnego odcinka, strzałeczka. Yo.